Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym webinarium, podczas którego rozmawiamy o tym, jak wykorzystać archiwa i książki w dyskusji z dziećmi o rzeczach ważnych. Dziś naszymi ekspertkami, które przygotowały prezentację i dużo ciekawych informacji o projekcie Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej realizowanego wraz z wydawnictwem Tatarak. Są to Marta Milewska, autorka książki o agentki Loli, o której dzisiaj będzie mowa, i Maria Drabczyk. Bardzo proszę, Marto i Mario, włączcie kamery, mikrofony, pokażcie się, przywitajcie się. Miała być z nami też Monika Lutz z wydawnictwa Tatarak. Niestety nie mogła z przyczyn niezależnych uczestniczyć jako prezenterka. Jeśli ogląda nas i słucha na ekranie, to serdecznie pozdrawiamy. Dzień dobry, bardzo nam miło. Bardzo dziękuję, Magnieszko, za zaproszenie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dobrze, a ja jeszcze króciutko może przedstawię nasze prezenterki. Marta Honorata Milewska jest autorką książki Agentka Lola i Tajemnica Znikających Obrazów. Jest medioznawczynią, pisarką, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Napisała też takie książki jak Mietek, Drużyna i Piwnica, której nie ma, czy Wróżka, Zębuszka istnieje oraz Małe historie o wielkich marzeniach. Maria Drabczyk jest menedżerką odpowiedzialną za współpracę zagraniczną Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, FINA, w obszarze budowania dostępu i kreatywnego ponownego wykorzystania dziedzictwa cyfrowego do celów badawczych, edukacyjnych i artystycznych. Jest członkinią Rady Stowarzyszenia Sieci Europeana, zarządu Fundacji EU Screen oraz przewodniczącą Komisji do Spraw Wartości, Wykorzystania i Prawa Autorskiego. I przełączam już z powrotem na prezentację, którą przygotowały Marta i Maria, i oddaję Ci już, Mario, głos. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy z Martą za zaproszenie i bardzo serdecznie pozdrawiamy Monikę. I postaram się najlepiej, jak potrafię, uzupełnić czy opowiedzieć o Twojej części prezentacji, którą wspólnie przygotowywałyśmy, więc dzięki za wkład również. O czym będziemy dzisiaj opowiadać? Chcemy opowiedzieć Państwu o Loli, przedstawić dziewczynę i książkę, która o niej opowiada, która mamy właśnie nadzieję, że gdzieś tak w dużym skrócie pozwoli nam porozmawiać o tym, i mam nadzieję, że czat nam to umożliwi, że to faktycznie będzie rozmowa, i bardzo jesteśmy ciekawe też Państwa opinii o tym naszym projekcie. Czy wykorzystując, czy w oparciu o książkę, czy w oparciu o archiwa, które... Ja pracuję w archiwum, FINA to archiwum przede wszystkim, i zaraz opowiem też o tym kontekście. Czy możemy w oparciu o te dwa źródła rozmawiać z dzieciakami o rzeczach ważnych? I to jest pytanie otwarte. My postaramy się zastanowić na tym właśnie w oparciu o nasz najnowszy projekt, który miał premierę teraz w styczniu tego roku, nad którym bardzo intensywnie i w szaleńczym tempie pracowałyśmy w 2020 roku, a tak naprawdę w kilku ostatnich miesiącach tego roku, więc jesteśmy i jeszcze oszołomione tym, że nam się udało, mówiąc nieskromnie, bardzo wdzięczne Marcie, że jej się udało, ale tak naprawdę też bardzo ciekawe, właśnie jest to taka bardzo świeża dla nas rzecz, bardzo jesteśmy ciekawe opinii, wszystkich opinii, które możemy zebrać i zyskać, i o tym też troszeczkę później opowiem, ale też po to jest to nasze spotkanie. W dużym skrócie, nasza agenda na dziś to przede wszystkim chcemy przedstawić Państwu Lolę i innych bohaterów miasteczka i książki, w którym właśnie, którą stworzyłyśmy. Opowiedzieć troszeczkę o pomyśle na tę publikację, bo jest tam kilka wątków, które w naszej ocenie są ciekawe i mamy nadzieję, że są też, będą ciekawe też dla Państwa w kontekście edukacyjnym. A później chciałybyśmy wrócić do tego, czy zrobić taki myk i porozmawiać o tym, jak
możemy wykorzystywać archiwa w edukacji, bo w tej naszej książce te archiwa też są istotne i odgrywają ważną rolę i tak naprawdę były punktem startu dla całej tej naszej współpracy. Agentka Lola i Tajemnica Znikających Obrazów to projekt, który jest częścią większego projektu Tu Europeana. To jest projekt, który FINA realizuje od 5 lat z inicjatywy i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to jest jeden z naszych, ta książka, ta publikacja, to jest jeden z naszych głównych, tak naprawdę, mówiąc brzydko, ale w tym momencie nie mogę znaleźć lepszego słowa, produktów naszego projektu z 2020 roku. No dobrze. Nasze spotkanie chciałybyśmy, tak jak Agnieszka sygnalizowała, chciałybyśmy zakończyć dyskusją, bo jesteśmy właśnie ciekawe Państwa opinii, ale też ja mam kilka pytań, ale żebyśmy wiedziały też, kogo mamy na tym spotkaniu, to postanowiłyśmy zacząć od krótkiej ankiety i Agnieszko, jeżeli mogę Cię poprosić o jej przeprowadzenie teraz, super. Bardzo jesteśmy ciekawe Waszych odpowiedzi. Pierwsze pytanie brzmi, czy w swojej pracy edukatora korzystasz z materiałów archiwalnych? I jest to pytanie jednokrotnego wyboru. Mamy tutaj odpowiedzi tak, ale raczej rzadko nie. I drugim pytaniem jest pytanie o platformę Europeana. Czy jest Wam znana ta platforma? I tu po prostu pytania tak i nie. Ja tutaj widzę też postęp, w jakim pojawiają się te odpowiedzi na ekranie, dlatego jeszcze pozwolę sobie poczekać kilka sekund, żeby jak najwięcej spośród Was mogło się wypowiedzieć, bo jest to też istotna bardzo informacja dla naszych ekspertek dzisiaj, ponieważ wiedząc, jakie jest Wasze doświadczenie, czy wiedza na tematy, których dotyczą dzisiejsze webinarium, będzie po prostu łatwiej. Już kończę możliwość udzielania odpowiedzi, udostępniam wyniki. Powinniście już widzieć łącznie z naszymi ekspertkami, Marią, Martą, na ekranie te wyniki. Jeśli nie widać całości wszystkich odpowiedzi, to można sobie przewinąć ekran w dół, korzystając na przykład z kursorów, ze strzałek albo z takiego paska przewijania po prawej stronie. I teraz już z powrotem oddaję głos Marii. Być może chciałabyś skomentować na pewno. Tak, bardzo dziękuję. To zawsze są cenne informacje na start. No niestety nie możemy się spotkać jeszcze. Mam nadzieję, że to też się niedługo zmieni. Ale okej, dobra. To bardzo się cieszę, że mniej więcej 40% osób, które wzięły udział w tej krótkiej ankiecie, znają archiwa i pracują z archiwami, super, i 32% osób, które odpowiedziały na pytanie, znają też Europeanę. Dobrze, to fantastycznie. Opowiemy troszeczkę i o jednym, i o drugim za chwilę i mam nadzieję, że przybliżymy też Europeanę tym, którzy jeszcze o niej nie słyszeli, czy dobrze jej nie znają, ale postanowiłyśmy rozpocząć tą naszą opowieść od książki, od Loli. I tutaj oddaję głos Marcie. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście, także, tak jak powiedziała Maria przed chwilką, punktem wyjścia do tej publikacji były archiwa. I więc na początku musieliśmy sobie, znaczy ja musiałam jako autorka zadać sobie pytanie, jak to ugryźć, aby przede wszystkim ta książka, że tak powiem, z jednej strony realizowała ten cel, na którym nam wszystkim zależało, czyli promowała, jakoś edukowała, przybliżała te archiwa, a z drugiej strony była tym, czym dla mnie książka dla dzieci powinna być, czyli no, fajną przygodą, czymś przyjemnym, książką, która bawi, która daje przyjemność dzieciom, tak, obcowania z sobą. Bo staram się, aby wszystkie moje książki miały oczywiście, mówiły coś ważnego i uczyły dzieci tego, co jest ważne, przede wszystkim zadawania pytań, szukania odpowiedzi samodzielnego. Ale było to wszystko podane w sposób miły, lekki i dowcipny. Więc to było dla mnie dużym wyzwaniem. Natomiast gdzieś w pewnym momencie pojawił się pomysł, bo jeśli mają być archiwa,
A w tych archiwach zaraz zapewne Maria powie, jak olbrzymie są to zbiory, niesamowite. Jest sporo bardzo cennych, bardzo ciekawych obrazów i tutaj wspólnie z Agatą Królak, która przygotowywała ilustracje do Loli, no wybrałyśmy ileś tych obrazów, no i pomyślałam, że jeśli są obrazy, no to dobrze by było, żeby ktoś je ukradł. Bo tego typu historie, historie takie detektywistyczne zawsze wciągają dzieci i też robią to, co bardzo jest, myślę, ważne i wartościowe. Tak angażują w akcję, angażują w historię. Myśmy bardzo chciały tutaj zaangażować dzieci do czytania, ale nie tylko do czytania. Tutaj właśnie przed Państwem kolejny slajd z ilustracją Agaty Królak. Zatem chciałyśmy, żeby książka nie tylko angażowała poprzez treść, ale też poprzez zagadki, rebusy, takie aktywne elementy, nad którymi pracowało wspaniale wydawnictwo Tatarak. Tutaj wielki ukłon, bo ja przyznam szczerze, że jestem mamą trzech chłopców, których ciężko zaciągnąć do czytania, niestety, ale robię to oczywiście cały czas. No i bardzo fajnie rzeczywiście to zapracowało. Przećwiczyłam to na najmłodszym, na 9-latku. On pochłonął właśnie tę książkę, a zagadki, które w niej są, no były dla niego takim oddechem, czymś takim, co go zaangażowało, a jednocześnie pozwoliło się gdzieś tam zatrzymać. Myślę, że dzieci teraz czytając, no bardzo potrzebują takich przerywników. A jednocześnie są to przerywniki, które no nie są tylko zabawą i przyjemnością dla dzieciaków, ale też sprawdzają ich uważność, sprawdzają, czy przeczytały ze zrozumieniem, czy łączą fakty, czy przypadkiem coś im nie umknęło, także to są takie rzeczy no bardzo angażujące i myślę wartościowe i przy tym pięknie podane przez Agatę Królak, zresztą absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, ilustratorkę bardzo uznaną z Gdańska. Także taki był pomysł, taki był początek. Pomyślałyśmy, że jeśli są obrazy, to niech ktoś je ukradnie. I pojawił się pomysł też na agentkę Lola. Agentka Lola, czyli tutaj ta piękna, rudowłosa pani, którą macie Państwo przed sobą, no też nie jest taką postacią oczywistą, bo to jest, pomyślałam, że dobrze by było wprowadzić tutaj takie charaktery, które są bardzo no, wyraziste, więc Lola nie można o niej powiedzieć, że jest zbyt miła i sympatyczna, czasami wręcz jest dosyć taka arogancka, ale takie osoby też są i trzeba sobie z nimi radzić. No i ona przyjeżdża do miasteczka, w którym pewnego dnia rano zginęły mieszkańcom z ich pięknych domków, ze ścian obrazy, nagle tego samego dnia. Ponieważ posterunkowy ziółko, który na miejscu odpowiada za porządek, nie do końca sobie radzi z tą sytuacją, burmistrz, któremu też zniknął obraz, ściąga najlepszą detektywkę w okolicy, która ma się zająć właśnie tą całą aferą. No i Lola wspólnie z posterunkowym prowadzą dochodzenie, przepytują po kolei wszystkich bohaterów. Tu jest też coś, myślę, fajnego, co też trochę angażuje i też wprowadza czytelników do książki, ponieważ na samym początku mamy właśnie taką rozkładówkę z ilustracjami, z krótkim opisem każdego z bohaterów. To jest o tyle ważne, że później też pozwala uporządkować dzieciom myśli i dopasować bohaterów do domków, bo każdy bohater mieszka w innym domku, o domku, który jest pomalowany inną farbą, więc tutaj też dzieciaki mogą sobie łączyć bohaterów z domkami, taki element też tam jest wprowadzony. No i tak, tutaj nie chcę za dużo opowiadać, bo oczywiście warto przeczytać, natomiast Lola, odkrywając czy szukając rozwiązania tej zagadki, nagle odkrywa, że ci nasi mieszkańcy, którzy są tacy sympatyczni w sumie i całkiem tacy przyzwoici się wydaje, mają sporo za uszami, ale to niekoniecznie są sprawy związane z archiwami, tylko z ekologią. Bo też nam zależało, aby wprowadzić taki wątek ekologiczny. To jest sprawa niezwykle ważna i warto uświadamiać się i uczulać jakoś dzieci na te tematy. A tutaj to świetnie pasowało, mam nadzieję, tak, że jakoś udało nam się to tak lekko wprowadzić. No każdy z bohaterów popełnia inne grzeszki.
Dzieci też mogą w trakcie czytania wyłapywać te grzeszki, później są pytane, co sądzą, jak można to, co można by zrobić inaczej, jakie grzeszki właśnie popełniają nasi tutaj mieszkańcy miasteczka. No to są takie rzeczy, z którymi się na co dzień spotykamy w życiu, czyli palenie śmieciami, śmiecenie, czyli wyrzucanie gdzieś tam śmieci brzydko do lasu, kupowanie zbyt wielu rzeczy, czyli takie rzeczy, które można gdzieś tam wyeliminować. Natomiast mam nadzieję, że udało nam się te wszystkie rzeczy, które ja teraz akcentuję, bo są ważne, tak, z naszej perspektywy dorosłej, że dla dzieci zostały, że tak powiem, przemycone zupełnie bezboleśnie i są po prostu wkomponowane w fabułę, w akcję. Starałam się też, żeby książka była taka no, przyjazna dzieciom, jeśli chodzi też o konstrukcję. Zatem rozdziały są krótkie, treściwe, każdy rozdział dotyczy kolejnego mieszkańca, więc jeśli chodzi o czytanie, to rzeczywiście są podzielone na takie równe bloki, łatwo więc sobie dozować to czytanie. I cóż jeszcze powinnam powiedzieć? Tutaj właśnie Agata Królak, tak. No i tak, no chyba to wszystko tak w miarę. Mario, czy coś jeszcze powinnam? Z mojej strony fantastycznie. Oczywiście trochę tutaj myślę, ale ja znam dobrze tę książkę i znam ten projekt od podszewki, więc tutaj czekamy na Państwa pytania i myślę, że Marta bardzo chętnie na nie odpowie, ale bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie. Bo tak naprawdę myślę, że Marta powiedziała o rzeczach najważniejszych, o takich trzech elementach, które sklejają tę naszą współpracę i które też bardzo wyraźnie są, znaczy po prostu są tą publikacją. I przede wszystkim no, to jest opowieść i to jest Marty praca, to jest temat, ale też właśnie sposób, w jaki ta książka jest zbudowana. To są archiwa, no i ten właśnie fokus na ekologię, który gdzieś niby pojawia się obok, ale w pewnym momencie staje się bardzo ważnym wątkiem, ale właśnie takim nienarzucającym się. To jest coś, co mi jako czytelniczce bardzo się podoba i mam nadzieję, że Państwo też to tak odbiorą. A z drugiej strony to jest właśnie też takie wprowadzenie do tej rozmowy, o której nam chodzi i do wykorzystania książki, mamy nadzieję, również właśnie w Państwa w pracy, w kontakcie z dziećmi, czy przez takie wspólne czytanie, czy wspólne rozwiązywanie zagadek, o których ja troszeczkę jeszcze za chwilkę więcej powiem, czy właśnie rozmowy w oparciu o archiwa, o których też zaraz opowiem. Ale tak naprawdę mamy nadzieję, że że Lola i jej przygody i przygody bohaterów miasteczka, czy z miasteczka, będą punktem startu do czegoś jeszcze. Chociaż same w sobie, sama lektura jest bardzo fajnym doświadczeniem, więc to samo w sobie już ma wartość. Ale idźmy dalej. Marta wspomniała trochę o pomyśle na publikację. Ja na starcie powiedziałam, że jest częścią czegoś większego ten projekt, bo faktycznie jest częścią naszego takiego corocznego działania, które ma właśnie promować archiwa w takich kreatywnych kontekstach. I tak jak Marta już wspomniała, wszystko zaczęło się właśnie od archiwów. I archiwów, które chciałyśmy bardzo, my jako FINA, i tutaj muszę wspomnieć Kamę Poznańską, która też jest dzisiaj z nami w tym webinarium, ale która z naszej strony finowej tak naprawdę prowadziła ten projekt i wielkie szapoba dla niej. Archiwa były punktem wyjścia. Zawsze są dla osoby pracującej w archiwum, właśnie tak jest. To jest nasz zawsze start do czegoś jeszcze, do czegoś większego, w tym wypadku do stworzenia tej publikacji. Archiwa były punktem startu, archiwa, które pochodzą z jednego miejsca, właśnie Europeany, o którą pytałam wcześniej. To jest platforma europejska wspólnie budowana przez, mówiąc tak szumnie, państwa członkowskie, czyli tak naprawdę instytucje kultury ze wszystkich państw Unii Europejskiej, one przekazują tam swoje materiały i o niej też jeszcze opowiemy. Ale tak, jeżeli chodzi o inspirację w samej publikacji, to z jednej strony, tak jak Marta mówiła, te znikające czy ukradzione obrazy
to też właśnie archiwa, więc stają się bohaterami opowieści. A z drugiej strony, dzięki niesamowitej pracy Agaty Królak, ilustratorki, mamy tak naprawdę całą książkę przetkaną archiwami, właśnie cyfrowymi archiwami pochodzącymi z kolekcji Europeany, w tym z polskich kolekcji, ale tak naprawdę z kolekcji też wielu kolekcji zagranicznych. I w ten sposób chcieliśmy też pokazać, jak archiwa można wpleść w taką kreatywną pracę. I to też było dla nas bardzo istotne. I tutaj też ogromna wdzięczność dla wydawnictwa Tatara, które zgodziło się na tę współpracę z nami i też na takie podejście właśnie do tej publikacji, bo nie oszukujmy się, to jest bardzo ograniczające. To jest ograniczające dla Marty jako autorki, no bo narzucamy jednak pewne rysy działania, czy ramy działania, ale tak samo dla ilustratorki, która mierząc się, znaczy nie ma takiej pełnej swojej twórczej wolności. Ponieważ jesteśmy archiwum audiowizualnym jako FINA, bardzo nam zależało, żeby ta publikacja była też dostępna w różnych formatach, więc ta wersja drukowana, dostępna w sklepie jest połączeniem książki i audiobooka. Audiobooka też prześlicznie przeczytała dla nas Anna Cieślak, więc ta książka jest sprzedawana, a Państwu mam nadzieję, jeżeli będą Państwo zainteresowani, udostępnimy ją za darmo właśnie w takim pakiecie. Jest też dostępna na stronie wydawnictwa, na naszej stronie finowej, jako e-book i jako sam audiobook. Bardzo nam zależało na, mówiąc znowu, nie wiem, dywersyfikacji formatów. Bardzo nam zależało, żeby właśnie też ta nasza trochę audiowizualność tutaj wyszła. Więc stąd pomysł na audiobook, ale mam nadzieję, że zobaczą Państwo, słuchając go, jak fantastycznie też oddaje przygody Loli i jak sam jest pewną też taką dodaną wartością do całego projektu. Marta wspomniała już o zadaniach dla czytelników i to jest coś, co ja też bym chciała zwrócić uwagę w kontekście właśnie tego, jak Państwo mogliby korzystać z tej książki w swojej pracy. Bardzo dużo staraliśmy się i to właśnie dzięki pracy Marty i dzięki pracy Monik z wydawnictwa Tatarak poupychać. To ale to znowu brzydkie słowo, no ale pododawać zagadek, zadań dla dzieci, sprawić, żeby na chwilkę się zatrzymały, żeby zastanowiły się, okej, to o czym był ten rozdział, jakie są wyzwania, też te zagadki oczywiście związane są z tymi grzeszkami, o których Marta mówiła. Staramy się ich też troszeczkę naprowadzić, pokazać co dalej, w którą stronę ta narracja gdzieś może pójść. To, co jest dla nas, dla archiwum istotne, szalenie istotne, to to, że w książce znajdą Państwo też kody QR, które przeniosą Państwa na Europeanę, na tę platformę archiwalną, o której już wspomniałam. I to jest gdzieś tam dla nas ogromna wartość, że tak naprawdę z takiej książkowej opowieści możemy się też przenieść do świata cyfrowego i to jest chyba moje zawsze ulubione połączenie, że tak naprawdę nie mówimy już o dwóch różnych doświadczeniach, ale tak naprawdę o jednym, który po prostu składa się z tej części analogowej i z tej części cyfrowej. To jest dla nas szalenie istotne. I jeszcze jeden element, który mam nadzieję, że też będzie dla Państwa ciekawy. Wydawnictwo Tatarak stworzyło grę detektywistyczną online, która jest dostępna pod tym adresem, który myślę, że za chwilkę wrzucimy też w linku w czacie. Ta gra jest dostępna online cały czas i również bardzo mocno związana z książką. Zapraszamy dzieci do tego, żeby pomogły, wsparły agentkę Lolę w rozwiązaniu zagadki, czy w rozwiązaniu z tych śledztwa właśnie przez realizację czy przez wykonanie, jeśli dobrze pamiętam, 9 zadań. Więc znowu łączymy różne doświadczenia i mam nadzieję, że to też jest jedno z narzędzi, które można wykorzystać w takiej pracy edukacyjnej wokół książki z dziećmi, która gdzieś tam to doświadczenie pogłębi. I teraz idąc dalej i tak naprawdę, bo wracając do tego, co było inspiracją,
Wspomniałyśmy obie z Martą, że wszystko zaczęło się od archiwów, że te archiwa gdzieś były dla nas tutaj najważniejsze, na początku oczywiście, i one gdzieś tam doprowadziły do, w ogóle do nawiązania tej naszej współpracy. Wspomniałam już, że działo się to w ramach większego projektu, który jako FINA realizujemy. Ten projekt nazywa się Tu Europeana i też zapraszam na stronę internetową projektu tueuropeana.pl, bo od początku jego istnienia tak naprawdę działania edukacyjne czy dla edukatorów były dla nas szalenie istotne. To jest projekt, w którym mówimy o tym, jak pracować z archiwami cyfrowymi, niekoniecznie pochodzącymi z naszej kolekcji finowej. Nasza finowa kolekcja jest audiowizualna, to jest ten najtrudniejszy niestety element. To jest kolekcja, z której gdzieś tam ze względu na prawa autorskie czasem trudno korzystać, raczej powinnam powiedzieć często, ale jest szereg już dostępnych kolekcji polskich i zagranicznych, które zapraszają do tego, które są otwarte bądź częściowo otwarte i zapraszają do tego, żeby z nich korzystać. Ci z Państwa, którzy odpowiedzieli tak bądź czasem tak na pytanie o to, czy korzystamy z archiwów w pracy, myślę, że część z nich znają. Dla nas takim najważniejszym i też znowu punktem startu do tej opowieści o archiwach jest właśnie Europeana. Europeana, która w tym momencie gromadzi ponad 50 milionów obiektów z wielu miejsc, muzeów, archiwów, bibliotek z całej Europy. I naszym zadaniem w ramach Tu Europeany jest właśnie rozmowa z edukatorami, ale też twórcami i z instytucjami kultury, które mają swoje kolekcje archiwalne. Rozmowa o tym, jak z tych archiwów kreatywnie korzystać. W minionym roku, poza współpracą nad publikacją, realizowaliśmy również kurs dla edukatorów. I więc tutaj zapraszam Państwa na stronę tueuropeana.pl, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej. Budowaliśmy wspólnie razem z zespołem EduLabu PCSS w Poznaniu Escape Room, który opierał się o archiwa. Oczywiście było to webinarium. Też część materiałów jest udostępniana. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa interesująca pomocna. To tak na marginesie, jaki jest kontekst Loli i tego projektu. A teraz Europeana, bo tak jak powiedziałam, to jest dla nas miejsce ważne, to jest przestrzeń, która, z której też pochodzą wszystkie archiwa, które wykorzystaliśmy w tej publikacji. I chciałabym o niej króciutko opowiedzieć, ale tak naprawdę chciałam tutaj poprosić o pomoc Małgosi Szynkielewskiej z Fundacji Europeana. To jest Polka, która pracuje w Fundacji Europeana w Hadze, żeby opowiedziała nam troszeczkę o platformie i o tym, jak można z niej korzystać. Tutaj mamy filmik i Agnieszko, gdybyś mogła, o cudownie. To jest filmik, który w sumie trwa 5,5 minuty, więc trochę długo, ale jeżeli się Państwo zgodzą, to ja trochę go podzielę. Damy Małgosi szansę na przedstawienie Państwu Europeany w takim bardzo, bardzo dużym skrócie, ale to jest nagranie, które Małgosia dla nas przygotowała przy okazji konkursu, który też realizowaliśmy w zeszłym roku, który też mam nadzieję, o którym chciałam wspomnieć, mając nadzieję, że będzie dla Państwa inspiracją może i zachęci do Państwa do tego, żeby coś podobnego zrobić w Państwa instytucjach. To był rodzinny konkurs literacko-archiwalny, ekoopowieści archiwalne. To był konkurs, w którym zaprosiliśmy właśnie rodziny do tego, żeby stworzyły krótkie formy literackie, opowiadania, wiersze, inspirowane archiwami pochodzącymi z Europy. Inspirowane, ilustrowane, tak naprawdę bardzo różne formy do nas trafiły, ale chcieliśmy właśnie im to zadanie ułatwić. I z jednej strony Marta opowiedziała w jednym z takich tutoriali, które stworzyliśmy o tym, jak z archiwów, jak pisać takie krótkie formy, a Małgosia z Europeany opowiedziała o tym, jak korzystać z platformy Europeana. Więc oddam teraz głos Małgosi i co chwilę będę jej przerywać. Cześć. Witajcie w Europeanie.
Ja jestem Małgosia i będę Waszym przewodnikiem po naszych archiwach. europeana.eu zapewnia dostęp do milionów pozycji cyfrowych, takich jak dzieła sztuki, książki lub utwory muzyczne. Nasza strona jest dostępna w 24 językach Unii Europejskiej, więc oczywiście także po polsku. Ale ponieważ współpracujemy z tysiącami instytucji kultury z całego kontynentu, to nie wszystkie dostępne treści są tłumaczone. Dlatego dostrzeżecie na pewno wiele obcych języków. Ale niech nie zraża Was to przed odkrywaniem strony i jej mnóstwa interesujących pozycji. Zanim zaczniemy wyszukiwać, polecam zjechać odrobinę na dół, gdzie pokazujemy, jak najlepiej odkrywać europeany. Tutaj znajdziecie nie tylko wybrane przez naszych kuratorów tematy, ale także nasze wystawy, blog oraz galerie. Zacznijmy może od wystaw. Wystawy to nasze dłuższe opowieści z fascynującymi ilustracjami. I tu możecie znaleźć pozycje w całości w języku polskim. Na przykład wystawę o fenomenie Solidarności albo zajmującą historię muzyki w czasie I wojny światowej lub przegląd tradycji i zwyczajów z różnych europejskich krajów. A może interesuje Was historia kobiet przecierających szlaki w sztuce i nauce? Gorąco Wam polecam rozejrzeć się po wystawach. Wróćmy na stronę główną. Polecane i bloga pozostawiam do Waszej eksploracji. Tymczasem pokażę Wam, co można znaleźć w naszych galeriach. Galerie, jak widzicie, są głównie w języku angielskim. Ale nie szkodzi, bo skupiamy się tutaj na kolekcjach obrazów i zdjęć. W tej chwili galerii jest ponad 100, więc polecam swobodnie je sobie przeglądać, aż coś Was zainspiruje. Na przykład. Tutaj widzę galerię o deszczowej pogodzie. Klikamy. I oto mamy kolekcję przeróżnych obrazów i zdjęć z deszczowych dni z różnych zakątków Europy i świata. Tutaj chwila pauzy. Czyli tak, z jednej strony europeana, która, tak jak wspomniałam, jest takim ogromnym workiem z archiwami, które pochodzą z bardzo różnych źródeł. To, o czym wspomniała Małgosia, to jest miejsce, w którym tak naprawdę obracamy się w międzynarodowym środowisku, również jeżeli chodzi o informacje o tych archiwach, więc nie wszystko niestety jest dostępne w języku polskim i najswobodniej taki pełen dostęp jest możliwy w języku angielskim, ale właśnie myślę, że można też czasem, tak jak Małgosia sugeruje, obejść te ograniczenia językowe i skupić się na tej strefie wizualnej. Wystawy, faktycznie wystawy i galerie to są takie chyba najbardziej intuicyjne miejsca, które też ja bym polecała, jeżeli chodzi o pierwsze doświadczenie z europeaną, bo tutaj mamy te materiały poukładane, przefiltrowane, poukładane tematycznie, więc to doświadczenie też jest takie przyjemniejsze, bo jest po prostu, jesteśmy prowadzeni przez kuratorów, którzy dla nas te kolekcje zbudowali, wystawy czy galerie. Blogi są w języku angielskim. My czasem też jako FINA pracujemy przy tych blogach, piszemy, bo blisko z europeaną współpracujemy, ale tutaj faktycznie zasada jest taka, że tutaj wszystko się dzieje w języku angielskim. Czyli to były takie formy literackie. Teraz postaram się nas przenieść do momentu, który chciałam Państwu dalej pokazać. Proszę o odrobinę cierpliwości. O, już prawie jesteśmy. Dobrze, to spróbujmy. Wyłączę dźwięk, żebym nie... Zbiory instytucji z całej Europy, to znajdziemy tu na przykład archiwum filmowe z Czech. Ale także naszego swojskiego Słonia Trombolskiego. Jeśli chcielibyście wykorzystać jakiś obiekt w całości, na przykład zilustrować swoje opowiadanie, to pamiętajcie, żeby zawsze użyć filtra, czy mogę to wykorzystać. I zaznaczyć tak. Dzięki temu wyniki wyszukiwania będą ograniczone tylko do obiektów znajdujących się w domenie publicznej
lub na licencjach zezwalających na ich późniejsze wykorzystanie. Wróćmy na stronę główną. I znowu krótka pauza. To jest wyszukiwanie. Bo oczywiście możemy poruszać się na Europeanie poprzez właśnie kolekcje, wystawy, galerie, blogi, ale możemy też po prostu swobodnie wyszukiwać. Jak widać, możemy też wyszukiwać w języku polskim. Znowu jakość tego wyszukiwania czy doświadczenia z wyszukiwaniem będzie różne ze względu na różnice językowe, ale to, co jest szalenie istotne, to to, że Europeana bardzo jasno też mówi o kwestiach praw autorskich i bardzo właśnie umożliwia filtrowanie użytkownikom pod kątem tego, czy mogę legalnie z danego źródła korzystać i co mogę z nim zrobić. Więc to pod kątem, myślę, takiego user experience, doświadczenia użytkownika jest bardzo cenną informacją, a też sprawia, że w legalny sposób korzystamy z materiałów. I ostatnia rzecz, która tak naprawdę zaprosi Państwa do tego, żeby tworzyć własne kolekcje na Europeanie. Jeśli macie powyżej 13 lat, to polecam Wam serdecznie założenie konta. Z strony głównej możecie kliknąć na kartę Załóż konto. Tutaj jest wszystko wyjaśnione krok po kroku. Z własnym kontem będziecie mogli zapisywać swoje ulubione obiekty i tworzyć własne kolekcje, prywatne lub publiczne. Ja już założyłam konto i dzięki temu mogłam stworzyć galerię specjalnie dla uczestników konkursu Ekopowieści Archiwalne. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Zostawiam Was teraz z galerią i życzę udanych poszukiwań. Powodzenia. Właśnie. To była Europeana w dużym skrócie, ale mam nadzieję, że zachęci. A to zapowiedź naszego festiwalu, który niestety już się odbył. Jeżeli mogłybyśmy wrócić do prezentacji, byłoby super. O, fajnie, bardzo dziękuję. Europeana w telegraficznym skrócie. To, co mam nadzieję, będzie wartościowe dla tych Państwa, którzy jeszcze nie znali Europeany, to, że po pierwsze istnieje, zaprasza i że można tam naprawdę wyszukiwać zbiory z bardzo różnych miejsc, zestawiać to, co dla mnie zawsze jest najciekawsze. Tak naprawdę, na przykład w kontekście materiałów audiowizualnych, to na przykład te reportaże dotyczące jednego wydarzenia, w jaki sposób były przedstawiane przez różne telewizje. Jak na przykład upadek muru berlińskiego dokumentowała telewizja polska, telewizja katalońska czy telewizja niemiecka. I to dla mnie, ta możliwość zestawiania archiwów pochodzących z różnych kolekcji jest na pewno ogromną wartością. Dla tych z Państwa, którzy już Europeanę znają, mam nadzieję, że ta nowa funkcjonalność, która od niedawna jest dostępna, czyli właśnie możliwość założenia konta i możliwość budowania własnych galerii, które później można wykorzystać w pracy z na przykład z dzieciakami w takich działaniach edukacyjnych, mam nadzieję, że będzie taką dodatkową zachętą do tego, żeby do Europeany wracać. Europeana bardzo mocno współpracuje z edukatorami i to kreatywne wykorzystanie archiwów w kontekście edukacyjnym jest dla Fundacji szalenie istotne. Też na stronie, o tym Małgosia nie mówiła, ale na stronie jest taka zakładka, która się nazywa Europeana Classroom, czyli tak naprawdę klasa Europeany, w której też już się znajdują scenariusze lekcji, źródła inspiracyjne, gdzieś tematy wybrane, które mogą być ciekawe właśnie dla nauczycieli. Tutaj niestety znów w tym momencie większość tych materiałów, ogromna większość jest dostępna w języku angielskim, ale pracujemy też nad tym, żeby pojawiły się materiały w języku polskim. Mam nadzieję, że angielski też jakoś jest do czasem do inkorporowania. Poza tym, gdyby byli Państwo zainteresowani bliższą współpracą z Europeaną, to wokół Europeany
stworzona została taka grupa ekspertów, właśnie edukatorów i pracowników instytucji dziedzictwa, które chcą z edukatorami pracować, która nazywa się właśnie European Education. I na stronie Europeana Pro, tutaj poniżej mamy link, myślę, że my też tę prezentację udostępnimy bez problemu. Mogą się Państwo zarejestrować, mogą Państwo stać się częścią tej grupy. Myślę, że to przede wszystkim fajne dodatkowe źródło inspiracji, też porozmawianie o tym, jak kreatywny sposób korzystać z archiwów właśnie w kontekście edukacyjnym, porozmawiać o tym, jakie są wyzwania związane z pracą z archiwami, a jakie są korzyści, jak gdzieś maksymalnie najlepiej połączyć jedno z drugim. I z mojej strony myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że zmieściłam się w czasie, chyba tak. W telegraficznym skrócie, począwszy od naszej publikacji, od książki, czyli od szczegółu do ogółu przeszliśmy do archiwów. A teraz mam nadzieję, że możemy oddać Państwu głos i Agnieszko, zapraszam Cię do poprowadzenia tej części. A ja bardzo dziękuję. Tak, ja również dziękuję bardzo za prezentację. Myślę, że dla wielu z Was pojawiły się tam nowe rzeczy, ciekawe, inspirujące, a te osoby, które już znają Europeanę, być może dowiedziały się o nowych funkcjach, ponieważ jest to platforma, która też się zmienia, rozwija i oferuje wiele nowych ciekawych funkcji, które w pracy edukacyjnej można wykorzystać. Tak. Pytań ze strony naszych uczestników pojawiło się kilka, natomiast większość z nich dotyczyła książki, czyli to jest właśnie to, co jest zresztą bardzo zrozumiałe, ponieważ książka jest bardzo, bardzo ładna, bardzo atrakcyjna, pięknie ilustrowana, z ciekawą historią. Część osób już pisała tutaj, że zna grę i że jest super. Więc teraz jest to pytanie właśnie dotyczące tego, które biblioteki mogą skorzystać z możliwości uzyskania tych pierwszych 200 egzemplarzy za nieodpłatnie. Czy można to po prostu jakoś wyraźnie, które biblioteki edukacyjne, bo jeszcze pojawiło się pytanie o możliwość uzyskania dla biblioteki pedagogicznej. Więc czy Mario, mogłabyś wyjaśnić tutaj możliwości? Tak, to miała być nasza puenta i wisienka na torcie, to zaproszenie tak naprawdę wszystkich, bo dla nas najważniejsze jest to, żeby ta książka żyła i żebyście Państwo z nią pracowali. I każda biblioteka, znaczy, czy niekoniecznie musi być w nazwie, że jest biblioteką szkolną, ale każda biblioteka, która prowadzi działalność edukacyjną, a mam przeczucie i poczucie, że tak naprawdę każda z bibliotek taką działalność prowadzi, może się do nas zwrócić po egzemplarz i pod koniec przekażemy wszystkie informacje na ten temat. Podamy link, link już jest na stronie, tak naprawdę myślę, że właśnie to pytanie też się wzięło stąd, konkretna liczba 200 sztuk, czyli pani Paulina była już na stronie i dokładnie o tym wie, ale do tego wrócimy, ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie biblioteki, które prowadzą działalność edukacyjną. Tak, a jeżeli uda się pozyskać tę książkę nieodpłatnie, ale na przykład byłaby potrzebna większa liczba egzemplarzy, możliwość nabycia tej książki i gdzie można ją zdobyć? Tak, przede wszystkim na stronie naszej finowej, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, czyli fina.gov.pl, mamy też zakładkę sklep, ale tak samo na stronie wydawnictwa Tatarak, który jest naszym tutaj nieocenionym partnerem właśnie w wydaniu tej publikacji, ale tak naprawdę książka jest też dostępna w wielu księgarniach, też księgarniach online, więc tak naprawdę wystarczy wpisać hasło Lola czy agentka Lola i powinny się pojawić różne możliwości. My oczywiście zapraszamy do nas. Dobrze, i jeszcze jedno pytanie dotyczące możliwości
zdobycia książki. Być może też warto powiedzieć na końcu też taki komentarz, czy dla biblioteki przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Rozumiem, że ta biblioteka, jeśli prowadzi działania edukacyjne, to jest biblioteką, która jest tutaj kwalifikowana, jeśli można. Tak, absolutnie zapraszamy też do kontaktu przez formularz, którym się za chwilkę podzielimy. Dobrze, i pytania dotyczące Europeany. Czy zamieszczone na Europeanie zdjęcia, ilustracje, obrazy można udostępniać na Facebooku, korzystając z opcji udostępnij? O ile licencje na to pozwalają, czyli tak naprawdę ten dany obiekt, tak mówimy o cyfrowych archiwach, jest chociaż troszeczkę otwarty, czyli tak naprawdę jest możliwość tego kreatywnego, po prostu jest na częściowo chociaż otwartej licencji bądź pełnej licencji, to taka funkcjonalność na Europeanie jest. Jest guzik udostępnij, jest opcja Facebooka, wydaje mi się, że też jest Twitter, generalnie szerzej media społecznościowe. Tak, właśnie kontynuacja podobnego pytania na Teamsach. Czy też można to zrobić? Rozumiem, że to też zależy od licencji. Jeżeli coś jest na domenie publicznej, to w zasadzie nie ma żadnego problemu prawnego, licencyjnego i tutaj można wszystko. Jeśli chodzi o inne licencje, no to po prostu trzeba pewnie przeczytać, jaka to jest licencja i na co pozwala. No i sprawdzić, jeśli dobrze zrozumiałam Twoją, Matę, poprzednią odpowiedź, czy jest taki guzik automatyczny, który akurat łączy Europeanę z Teamsami. Myślę, że takiego, to idąc od końca, takiego guzika nie ma, jeżeli chodzi o Teamsy. Jeżeli chodzi o udostępnianie tak, żeby pokazać, no to absolutnie można to zrobić z każdym obiektem, który jest udostępniony, bo każdy z obiektów udostępnionych na Europeanie jest udostępniony na zasadzie bezpłatnego dostępu do niego. Kwestie związane z prawami zaczynają być, czy są już istotne w momencie, w którym chcemy coś z tym obiektem zrobić. Mam nadzieję, że to trochę wyjaśnia. Tak, czytam pozostałe pytania, one znowu dotyczą książki, więc pewnie przejdziemy do tego miejsca właśnie z bliższymi informacjami, w jaki sposób tę książkę nieodpłatnie uzyskać. Pytanie dotyczy na przykład adresu internetowego, pod którym, czyli formularza zgłoszenia, za chwilkę o tym powiemy. I gdzie jest dostępny filmik instruktażowy, czyli za chwileczkę też wkleimy na czacie ten film, tak żeby można było sobie też go zobaczyć po zakończonym webinarium. I mam tutaj też jeszcze ostatnie pytanie, które padło na czacie. Biblioteka Szkolna w Poznaniu, mam problem z dźwiękiem, chciałabym dowiedzieć się, gdzie napisać, by móc otrzymać książkę. Czyli w zasadzie wszystkie pozostałe pytania dotyczą tego tematu. Oczywiście mamy jeszcze kilka minut, więc jeśli jakieś inne pytania się pojawią, to prosimy je zadawać. Jeszcze będzie okazja do nich wrócić. A teraz może proponuję powrót do prezentacji i... A czy ja mogę mieć pytanie do Państwa, zanim wrócimy do prezentacji, bo ja też jestem bardzo ciekawa tak naprawdę tego, co moglibyśmy dalej z agentką i z tą opowieścią zrobić. W jaki sposób, czy na przykład jakiego rodzaju materiały takie pomocnicze byłyby dla Państwa, no właśnie, pomocne, wsparciem w prowadzeniu zajęć, czy jakichś aktywności związanych czy zbudowanych wokół tej książki. Ja wiem, że to jest takie pytanie bardzo na szybko, ale już widzę, że pojawiają się odpowiedzi. Super, scenariusze zajęć. Dobrze, co jeszcze poza scenariuszami? Gra terenowa, czyli znowu dalej... Pani Gabriela pisze o nagraniach dźwiękowych. Tutaj powiem szczerze, że trochę nie rozumiem. Gdybym mogła poprosić o doprecyzowanie. Czyli tak naprawdę z jednej strony scenariusz zajęć, warsztatów, z drugiej strony już takie gotowe, interaktywne narzędzia, karty pracy. Mhm.
Cudownie. Pani Paulino, bo czytam właśnie Pani komentarz, gdybyśmy my mogły poprosić Skamu, zaraz też podam namiary na nas, o kontakt, gdyby Pani mogła opowiedzieć nam o tym, co udało się Pani zrobić w oparciu o naszą publikację, byłobyśmy bardzo, bardzo wdzięczne. O, jaki świetny pomysł, kukiełki postaci z książki. Audiobook już mamy. Aha, czyli... Dobrze, to jest doprecyzowanie przez Pani, bądź fragmenty książki. Nie, to myślę, że tutaj chyba już na potrzeby Pani Gabrieli sami odpowiedzieliśmy z automatu. Super, bo audiobook już jest i myślę, że można też z niego korzystać w odcinkach. Co rozumiemy przez gadżety? Poproszę o doprecyzowanie. Dobrze. Lupa, kaszkiet. Świetnie. Bardzo dziękuję. Ja tutaj czytam, staram się śledzić czat. Gotowe do wycięcia postaci. Dobrze. To my bierzemy to wszystko do serca i zachowujemy w pamięci i gdyby Państwo mieli jeszcze pomysły, to zapraszamy do kontaktu i teraz właśnie to, na co wszyscy czekają. Tak jak to też już padło, my mamy 200 egzemplarzy książki, które bardzo chętnie, książki z audiobookiem razem w pakiecie, które bardzo chętnie przekażemy w Państwa ręce. Żebyśmy mogli to zrobić, zapraszamy do kontaktu przez formularz, który właśnie widzę, że pojawił się w czacie. Bardzo dziękuję za to. Tam zasady gry są wyjaśnione, ale tak naprawdę, jeżeli są Państwo biblioteką, właśnie nie muszą być Państwo biblioteką szkolną, biblioteką, która prowadzi działalność edukacyjną, bardzo serdecznie zapraszamy na stronę i wysłanie do nas zgłoszenia. Ten formularz uruchomiliśmy dzisiaj, będzie aktywny przez 14 dni, ale założyliśmy sobie, że tak naprawdę działamy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy i w zależności od tego, ile zgłoszeń będziemy mieć, będziemy te książki rozdzielać właśnie przy kolejności zgłoszeń. Tak jak też wspomniałam, bardzo nam zależy na feedbacku od Państwa, na informacji zwrotnej, tak, Kama potwierdza, widzę, że w czacie, że kto pierwszy, ten lepszy. Właśnie, a ja zapraszam jako puentę do kontaktu z Kamą. Gdyby Państwo chcieli się podzielić jeszcze swoimi pomysłami na to, jak obudować tę publikację materiałami, które mogłyby być dla Państwa przydatne. Tutaj widzę, że w czacie pojawiają się cały czas bardzo ciekawe propozycje. Agnieszko, czy my będziemy mieć dostęp do czatu później, do rejestracji czatu, żeby nie stracić tych pomysłów? Tak, myślę, że te... pomysły zbiorę i prześlę, więc tak, jak najbardziej. Super, fantastycznie, bardzo dziękuję za te wszystkie pomysły. No i chyba tyle z naszej strony. Marta, mam nadzieję, że gdzieś jeszcze jest i pojawi się w finale, ale bardzo dziękujemy w imieniu Finy, w imieniu wydawnictwa Tatarak i mam nadzieję również Marty, w momencie za chwilkę jeszcze oddam jej głos. I bardzo dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy też do kontaktu właśnie. Czy ze mną, czy z Kamą. Tak, ja bardzo dziękuję, a jeszcze pozwolę sobie wtrącić, ponieważ mignęło mi pytanie, czy będzie kontynuacja książki. I to jest pewnie pytanie do Marty, czy jest planowana kontynuacja, dalsze przygody, jakieś rozwinięcie fabuły. No, przyznam szczerze, że na razie o tym jeszcze nie rozmawiałyśmy i nie, jeszcze ten pomysł jakby nie pojawił, ale kto wie, może Lola uratuje jeszcze kolejne miasteczko. Nie wykluczam. Rzeczywiście jest tak z książkami, które do tej pory pisałam, że, no, że gdzieś te są to serie. Jeśli chodzi o wydawnictwo Tatarak, to Leon, czy Wróżka Zębuszka istnieje, po co nam ta szkoła, to skąd się biorą dzieci, to jest właśnie taka seria, z Mietkiem również, więc no, kto wie.
Tak, na czacie pojawiają się komentarze. Dzieciaki uwielbiają detektywistyczne serie. I w ogóle to jest wspaniały pomysł z detektywistyczną tematyką książki, ponieważ no, na pewno dzieci to bardzo ten temat zajmuje, przyciąga, a jednocześnie atrakcyjność wizualna też książki, piękne ilustracje. To jest dodatkowa wartość, to świadczy też o wysokiej jakości publikacji i też ma tą dodatkową wartość i tematyka. Także na pewno jest mnóstwo zalet, które pozwolą przygotować bardzo atrakcyjne zajęcia i przydatne na ważny temat. Ja może jeszcze raz wkleję ten link do formularza z prośbą o wpisywanie, o tak, link do formularza można również znaleźć w portalu LabLib. To jest też informacja, bardzo zachęcamy też oczywiście do korzystania z portalu LabLib. Ja jeszcze dopowiem, że oprócz tych egzemplarzy, o których dzisiaj była mowa, tych 200 egzemplarzy, które można zdobyć rejestrując bibliotekę za pomocą tego formularza, będzie jeszcze następna partia i ta partia będzie dostępna dla bibliotek, które wezmą udział w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek. Ta czwarta runda już niedługo, pierwsze informacje na ten temat pojawią się pewnie w pierwszej połowie marca, więc zachęcam gorąco do śledzenia informacji o tym w naszych mediach społecznościowych, na naszych stronach, na stronie biblioteki.org, oczywiście na portalu LabLib, na stronie FRSI, na naszych Facebookach, ponieważ no, będzie to dosyć istotna informacja i będziemy się starali dotrzeć z nią do jak największej liczby bibliotek. I właśnie te biblioteki, które wezmą udział w tej czwartej rundzie, również będą mogły otrzymać tę książkę nieodpłatnie. I już powoli dobiegamy końca. Widzę, tak, czy na czacie też się nie można prowadzić kodu pocztowego. Tak, są jakieś właśnie tutaj uwagi. Bez kreski. Proszę wprowadzać bez kreski. Dobra, więc jeśli da się coś wyjaśnić teraz, to właśnie to jest ten czas na ostatnie podpowiedzi. A ja tak jak zgodnie z obietnicą ten czat wyeksportuję te pomysły i ewentualne pytania dotyczące kwestii technicznych związanych z rejestracją na formularzu. I jeżeli coś będzie jeszcze wymagającego wyjaśnienia czy poprawek, to właśnie tą drogą. I oczywiście można się kontaktować z Marią, z Kamilą Poznańską. Tutaj na slajdzie jest adres, więc wszystkie informacje w sprawie tego projektu i tej książki można również uzyskać tą drogą. Dobrze, czas już nam się skończył, różna godzina minęła, także bardzo serdecznie dziękuję Marii, Marcie za prezentację, za te wszystkie bardzo ciekawe informacje na temat książki i na temat Platformy Europeana. Wszystkim osobom uczestniczącym bardzo dziękuję za wasz wkład też merytoryczny, za te wszystkie pomysły, które się na pewno przydadzą. I zapraszam do korzystania z formularza i możliwości uzyskania tej książki dla swoich bibliotek i zapraszam na kolejne nasze spotkania. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję za Państwa pracę, bo naprawdę wypowiem się tutaj w imieniu autorów książek dla dzieci. Brawa dla Was.